Znamie bestii, biblijna wizja czy oficjalny plan NWO? Co to jest NWO? Spartiatics! Yeah, boy! Przepowiednia Malachiasza spełnia się. Czy papież Franciszek rozważa abdykację? Coś się dzieje. N-word? Gdzie? Gdzie N-word? Ja pierdzielę. A, NWO! Ale mnie przestraszyłeś. Monolity pojawiły się w Polsce. Czy za kilkanaście dni nadejdzie... Kurde, miesiąc temu i nie nadszedł. Ja pierdzielę. Już spieprzę na teoria. Chyba, że jeszcze nie minęło kilkanaście dni. Może mieli na myśli więcej dni. Co oglądamy z tego? O, może najpopularniejsze? Mężczyzna twierdzi, że przybył z 2028 roku. Ostrzega przed podróżami w czasie. Dobra. Lecimy. Innemedium.pl. Mężczyzna, który przedstawił się imieniem Noah, komuzyka, się w czasie o ponad 10 lat i ryzykował własnym życiem, aby ostrzec ludzkość na temat przeszłości. Całą swoją wypowiedź nagrał w szokującym filmie, który następnie został zamieszczony w sieci. W transmisji wideo na kanale YouTube Paranormal Elite anonimowy mężczyzna, który przedstawił się jedynie jako Noah, twierdzi, że ryzykował własnym życiem, aby cofnąć się w czasie oraz ostrzec ludzi przed technologią podróży w czasie. Mężczyzna tłumaczy, że jego jedynym celem było udowodnienie, że podróż w czasie istnieje i że on sam jest podróżnikiem w czasie. Jak twierdził, przemieszczanie się wzdłuż kontinuum czasowego stało się możliwe już w 2003 roku. Jednakże jest to wykorzystywane jedynie przez tajne organizacje. Noah twierdzi, że możliwość tych podróży nie zostanie udostępniona publicznie aż do 2028 roku. Co ciekawe, mężczyzna skarżył się też, że z powodu lat podróży w czasie cierpi na anoreksję i depresję. Powiedział, że zażywał leki, które przywróciły mu młodzieńczy wygląd, jednak w rzeczywistości ma już 50 lat. Podróżnik w czasie zdradził też kilka przepowiedni na temat przyszłych zdarzeń. Zgodnie z tym, co mówił, w 2020 roku... A, w 2003 już są podróże w czasie. Ja pierdzielę, ta? Donald Trump zostanie wybrany na drugą kadencję na... W 2020 roku Donald Trump zostanie wybrany na drugą kadencję na prezydenta USA. Kurde, on nie przed... To się nie pykło. Chyba nas okłamał. Ty, myślałem, że serio podróżuje w czasie. W 2021 roku pojawi się naprawdę popularne urządzenie, coś w pokroju Google Glass, które będzie wyglądało jak normalna para okularów, ale będzie miało moc obliczeniową dzisiejszych komputerów. Natomiast w 2028 roku rząd przyzna, że podróże w czasie są możliwe, a następnie staną się one dostępne dla wszystkich. Co prawda nie da się ukryć, że jego historia brzmi dość naciągania, ale przynajmniej niektórzy z badaczy zjawisk paranormalnych uwierzyli w jego słowa. Zorganizowano nawet zbiórkę pieniędzy, aby pomóc mu w dostosowaniu się do życia w 2017. To po to! Wkręcił ludziom i mówi na koniec, słuchajcie, ciężko w tych czasach się odnaleźć. W przyszłości mam pracę na laserowych, nie wiem, na laserowej taśmie produkcyjnej w Niemczech za 17 tysięcy euro. No niestety tu mi ciężko za te 1500 zł przetrwać w tej Polsce. Proszę, się pomaga, błagam. Chociaż złotóweczkę. Roku. Wbrew temu, co może się wam wydawać, podróże w czasie są możliwe i wiadomo to od dawna. W pracy astrofizyków Johna i Mary Gribbin dowiedziono już, że nie istnieją prawa fizyki, które zapobiegałyby możliwości podróżowania w czasie. Może to być niezwykle trudne do zrealizowania, ale jest to ogólnie możliwe. Z ich badań wynika, że obecnie potrzebne do tego jest lepsze zrozumienie ogólnej teorii względności Alberta Einsteina oraz teorii czarnych dziur. Szczególnie istotne w tym wszystkim są te drugie. Ty, ich badania polegały na tym, że powiedzieli tak. Słuchaj, jest możliwe w podróż w czasie. Czemu? Słuchaj, dowiesz się, jak w końcu zrozumiemy teorię względności lepiej, dobra? To jak się dowiemy, to zobaczysz, że tak jest. Ok?
Ja teraz mi dupę nie zawracaj, tylko się ucz. Koniec badań. Daj dotację na badania. Ponieważ rozróżnienie czasu i przestrzeni otaczające w czarną dziurę jest praktycznie niemożliwe, eksperci uważają, że te tajemnicze byty mogą być kluczem do podróży w czasie. Ten nowy pokrzep to problem polega na tym, że jeden z końców takiej czarnej dziury należałoby rozpędzić do prędkości światła, a nie jest to takie proste. Witam, Red Hot. Jakby tego było mało, nie wolno nam zapominać, że niemalże wszystko, co zbliży się do czarnej dziury, zostaje unicestwione. Jednak zdaniem naukowców w pewnych warunkach nawet czarna dziura mogłaby stanowić portal czasu. Aha! Starożytny grobowiec egipskiego boga kosmity został odnaleziony przez KGB. Co się dzieje? Jaki tytuł? Co się dzieje? Nie no, oro. Czemu tyle dislajków, tak dobry film? Wędrujące ostatnio po sieci nagranie przedstawiające radzieckich naukowców eksplorujących jeden z egipskich grobowców wywołało falę spekulacji. Zgodnie z jego zawartością funkcjonariusze KGB mogli odnaleźć coś, co gdyby było wystawione na światło dzienne, na stałe zmieniłoby sposób, w jaki postrzegamy historię o starożytnych bóstwach z nieba. Rzekomo w 1961 roku KGB uruchomiło tajny projekt o kryptonimie ISIS. Jego celem było szukanie śladów technologii pozaziemskiej i zmilitaryzowanie jej na potrzeby rosyjskiej armii. No wiadomo, Meksyrek. Jego komunikacją miało się okazać odkrycie w bliżej 13 000 lat zwłok obcego złożonych z sarkofagu. We wczesnych latach zimnej wojny rosyjskie wojsko miało rzekomo obawiać się przewagi taktycznej, jaką USA miało uzyskać poprzez analizowanie technologii z latających spotków. Przekonani o tym fakcie, Rosjanie byli zdeterminowani do odnalezienia własnego źródła pozaziemskiej technologii, a konkretnie starożytnych artefaktów pozostawionych przez obcych jeszcze przed wiekami. Jednym z poszukiwanych przez nich mi... Ty, dziwisz się, czemu ZSRR się rozpadło, jak oni czas poświęcali na szukanie artefaktów ufolutków, rozumiesz? No co zrobisz? Ale jakby znaleźli, to by się nie rozpadli nigdy. Więc warto chyba było czas poświęcić. Miejsce miał być starożytny grobowiec ulokowany gdzieś na płaskowyżu w Gizie. Ich poszukiwania opierały się głównie na starej legendzie na temat grobowca boga gościa, Egipta. Zgodnie z informacjami przekazanymi rzekomo przez doktora Wiktora Iwanowicza, sprawa nabrała rozpędu po tym, gdy dwóch Beduinów przypadkowo odnalazło tajemniczy grobowiec. Niedługo po przekroczeniu progu grobowca z jakiegoś powodu ich zdrowie uległo nagłemu pogorszeniu, do tego stopnia, że musieli być hospitalizowani. Egipskie władze przekazały te informacje KGB, które chciało dotrzeć do grobowca zanim zrobi to CIA. W rezultacie szybko zorganizowano wyprawę w ramach projektu ISIS, a współpracujące władze Egiptu udzieliły rosyjskim egiptologom, naukowcom i personelowi wojskowemu wszelkiej potrzebnej pomocy. Problem polega na tym, że pomimo iż mający dostęp do akt sprawy dr Wiktor Iwanowicz potwierdza istnienie tej wyprawy, to w żadnych aktach nie ma wzmianki o tym, co odnaleziono w Egipcie. Jak sam powiedział, nie ma wątpliwości co do tego, że niewielka grupa rosyjskich naukowców z personelem wojskowym włącznie odkrywa tajemniczy grobowiec w 1961 roku. Ten kanał mam zobaczyć, jednak Sadurka, dokumenty nigdy zaraz nie zobacz. Wyjawiły, co tak naprawdę zostało odnalezione w sarkofagu. Tylko najwyżsi oficjele KGB wiedzieli o tym, że odnaleźliśmy zwłoki i pocy która w Egipcie 10 tysięcy lat przed Jezusem. W zgodzie z badaniami wykonanymi przez personel, obca istota miała około 2 metry wzrostu i datowano ją na 13 tysięcy lat. Co oznacza, że jest ona starsza niż wszystkie egipskie dynastie. W tym momencie warto wspomnieć o odnalezionym w Turynie papirusie, zwanym przez niektórych kanonem turyńskim. Mimo iż stan tego starożytnego manuskryptu pozostawia wiele do życzenia, zawarte w nim imiona królów egipskich zapisane językiem hieratycznym są głównym narzędziem do ustalania chronologii panowania królów egipskich przed Ramzesem II. Zgodnie z pierwszą koloną tego dokumentu pierwotnymi królami Egiptu byli poszczególni bogowie, którzy często pełnili swoją funkcję przez kilka, to nawet kilkudziesięciu tysięcy lat. Zakładając, że pierwszym bogiem królem miał być Ozyrys, to dziwny grobowiec odnaleziony przez naukowców mógłby być jednym ze świeższych władców starożytnego Egiptu. Niektórzy uczestnicy wyprawy mieli podobno informować też swoich przełożonych o dziwnej odpychającej mocy, która odpychała ich od ścian grobowca, co mogłoby być przykładem działania obcej nam dziś starożytnej technologii. Jedynym posiadanym przez nas dowodem przeprowadzenia tej operacji KGB jest nagranie o dość słabej jakości. Pokazuje ono, jak oficerowie KGB wstrzymają grobowiec, z którego ulatnia się mglisty dym. Na wszelki wypadek, badacze ulatniają się z komory grobowej i po założeniu masek gazowych przystępują ponownie do jej eksploracji.
Samo nagranie mogłoby służyć za niezły dowód na prawdziwość tych doniesień, jednak z racji tego, że w dobie informatyzacji stworzenie takiego fałszerstwa jest dziecinnie proste, warto się zastanowić, czy jest sens w nie wierzyć. Odnalezienie informacji źródłowej na temat tego nagrania graniczy z cudem, a wszystkie drogi prędzej czy później prowadzą do strony logclip.com, która z kolei wcale tego źródła nie podaje. Co więcej, nawet rzekomo film z eksploracji grobowca, na który powołują się pierwsi twórcy tego newsa, pochodzi z dokumentu na temat projektu ISIS, wykonywanego na polecenie Associated Television International, który oczywiście nie możesz mieć na tacy wszystkiego. To czy uwierzy się w prawdziwość tych doniesień zależy głównie od nas samych. Fakt, że co jakiś czas pojawiają się doniesienia o starożytnych kulturach badanych przez tajne rządowe organizacje nazistów, Amerykanów czy ZSRR, nie jest niczym nowym dla ludzi zainteresowanych tym tematem. Warto pamiętać, że zagrywki socjotechniczne stosowane przez rządy są różnorakie, a pojawienie się takiego kontrowersyjnego newsa może być równie dobrze cwanym sposobem na zarobek, jak i narzędziem do dyskredytowania prawdziwych zdarzeń z przeszłości, które mogłyby zmienić to, jak postrzegamy starożytność. Dupna ta teoria jakaś. Poczekajcie, u Misadurka wysłał link do Trojana. Ale to jakieś stare. Co się dzieje? Dzisiejszy temat będzie związany z historią. Jak wyglądał nasz świat z czasów przed Wielkiego Potopu? Czy olbrzymie drzewa giganty mogły osiągać wysokość prawie 100 km do góry? Czy istniały również zwierzęta giganty? Co? Drzewa miały 100 km? Ty? Jakie mamy dowody i artefakty świadczące o tym dzisiaj? Archeolodzy odkopują w różnych zakątkach świata czaszki wyglądające jakby były z innej planety. Znajdowali je już 100 lat temu i musieli zadawać sobie pytanie, skąd to się w zasadzie wzięło. Czy zatem odkrywane w różnych zakątkach świata czaszki są pozostałościami po jakiejś konkretnej rasie, ludzi lub też konkretnym plemieniu, które rozprzestrzeniło się po świecie starożytnym? Dziś nauka w tym sensie ma zdania bardzo podzielone. Genetyka dzisiaj potrafi odkryć, skąd się wziął konkretny człowiek, o przedziwnej historii. Kartagińczycy 11 metrów mieli. Kartagińczycy, tu jest takie podpisane. To byli Francuzi. Kiedyś. Tak? Nie. Cześć. Kartagińczycy mieli po 11 metrów wzrostu? Goliat. Goliat. Iluj, Goliat miał 3,5 metra. Co się czepiasz? Historii oraz anatomii. Szkielety odnajdowane po całym świecie nie przypominają jednak w żaden sposób ludzi z dzisiejszej cywilizacji. Naukowcy zatem wysnuli tezę, że są to pozostałości z pozaziemskich cywilizacji. Że są to czaszki kosmitów lub tak zwanych hybryd. Niebocentryzm określa nam jasno, że człowiek jest genotypem boskim, czyli genotypem stwórcy. Teraz rodzi się pytanie, co się dzieje? Jakim genotypem w takim razie były hybrydy żyjące bardzo, bardzo dawno temu? Żyjące w czasach Hiperborei, czyli tak zwanej Złotej Ery. Na podstawie dzisiejszych artefaktów możemy jednoznacznie stwierdzić, że wydarzyła się naukowcy jakaś to odkryli zlodowacenia na Ziemi. Większość geologów nie ma w tym temacie żadnych wątpliwości. Czy zatem Ziemia została zamrożona? A racja, PPG, i jak dzięki. Wyglądała cywilizacja w czasach Złotej Ery? Dla przypomnienia tylko powiem, że czasy Złotej Ery to były czasy, kiedy ludzie byli bardzo pojednani z Bogiem. Żyli bardzo blisko Niego. Mieli wszystko. Na Ziemi był po prostu raj. Idealny. Mieli wszystko. I tyle. I tyle. No, po prostu. Co się w dupę pytasz, co to jest? Po prostu mieli wszystko. Warunki do życia. Ziemia połączona była w tamtych czasach bezpośrednio z niebem za pomocą łączników energetycznych. Tak do końca dzisiaj nie wiadomo, czy było to w postaci drzew Edenu. On się z tego śmieje? Cześć. On się zaśmiał, czy on
On w to wie. On w to wierzy, czy on w to nie wierzy? Bo ja już nie wiem. Po prostu gigantycznych roślin. Do dzisiaj po całej ziemi rozsiane są tak zwane pozostałości po drzewach Edenu. Wielkie pnie sięgające średnicą kilkunastu kilometrów. To jest pień? Swoją strukturą przypominają wielkie skamieniałe góry. Lecz gdy przyjrzymy się bliżej tej strukturze, no, możemy zauważyć, że było to więcej coś niż drzewo. Na oko się można przyjrzeć? No na oko to tak. Dziękuję za stolicę. Był to jakiś łącznik, jakiś przekaźnik energii między niebem a ziemią. Można to śmiało porównać do dzisiejszej technologii światłowodowej, którą dysponujemy. To, że jest to wszystko dzisiaj skamieniałe, świadczy tylko o jednym. Że nie musiało dojść... Mnie nic, tylko jak to płaci. Cofnę kawałek. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Mam dla ciebie zagadkę, jak dasz raid, dostaniesz dwa dolki. D, co zapewnia siłę i moc do przechodzenia przez ściany? Co zapewnia siłę i moc do przechodzenia przez ściany? Ale nie, bo widzowie piszą na czacie, to już za późno, bo spojrzałem, także nie chcę oszukiwać. Znaczy nie wiem, czy chodzi o drzwi. To nie jest... Chyba nie, bo to byłoby bez sensu. Dziękuję bardzo. Chodziło o drzwi? A, to luj z tym już. Ale dziękuję za dwa dolki. To, że jest to wszystko dzisiaj skamieniałe, świadczy tylko o jednym. Że musiało dojść do zlodowacania Ziemi. Dawno temu. Istnieje teza, która głosi, że ludzie w tamtych czasach nie potrzebowali pożywienia. Życiodajna mikstura w postaci płynnej spływała po tych wysokich łącznikach, po tych drzewach Edenu. Ludzie żyli po 900 lat. A co mówi na ten temat Biblia? W Piśmie Świętym w pierwszych rozdziałach pierwszych... Czekaj, ten chłop od teorii spiskowych łączy Biblię i te rzeczy, co teraz mówi? W sensie to w Biblii są rzeczy napisane, co on mówi? Bo jak tak, to już w ogóle. To ja nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Nie interesuje mnie nic, tylko dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dobiję tą sto, pierdolę już te donate POZDRO. Dziękuję ci bardzo, dziękuję bardzo. Ok. W Księgi Mojżeszowej znajdziemy informację o tym, że Adam żył ponad 930 lat. Natomiast po wielkiej katastrofie zlodowacenia ludzie zaczęli żyć o wiele krócej. Cóż zatem się takiego stało, że długość życia uległa skróceniu? Zgodnie z tym, co podaje Biblia, Bóg drugiego dnia rozdzielił wody i stworzył sklepienie niebieskie. Chciałbym zwrócić uwagę Państwu... Adam żył 900 lat, a Jezus tylko 33? No, przez wielkie zlodowacenie, no. Nie rozumiesz, bo nie wierzysz. Jak znakomicie Biblia odnosi się do niebocentryzmu. Sklepienie niebieskie, czyli biblijny firmament, tak zwane szkło nieba. Pod sklepieniem niebieskim mamy ziemię, wody, powietrze, czyli wszystkie warunki potrzebne do życia. Lecz dlaczego ludzie w czasach złotej ery żyli aż tak długo? Dowodem na to może być zawarta ilość tlenu w atmosferze. Naukowcy dzisiaj są jednakowego zdania, że gęstość tlenu w czasach złotej ery była przynajmniej o 50% wyższa niż mamy w tej chwili. Ale skąd to wiemy? Co mówią artefakty na temat tlenu w tamtych czasach? Artefakty w postaci bursztynów, które dzisiaj znajdujemy na całej Ziemi. Niektóre z nich są bardzo wiekowe. W bursztynach tych można znaleźć tak zwane oczko z tlenem, które przetrwało właśnie od czasów złotej ery. Na podstawie badań tego tlenu zawartego w bursztynie można stwierdzić jego zawartość.
Naukowcy są tutaj jednakowego zdania, że zawartość tlenu była przynajmniej o 50% wyższa niż mamy. Była zawartość tlenu kiedyś większa ogólnie, to prawda, ale to było za czasów pieprzonych dinozaurów. Nie wiem, czy on chce nam teraz powiedzieć, że dinozaury i ludzie żyli w jednym czasie i je ubijali tymi kamieniami jednak. To chyba prawda. Albo ta baba oglądała ten filmik i potem takie głupoty pieprzyła, bo ja już nie wiem, co jest prawdą. Ale jak ludzie jeździli na dinozaurach, to pakczam. Może się udaje wskrzesić zaraz bursztynu i znowu będziemy na nich jeździć. W tej chwili widzimy zatem, że życie się bardzo różniło w tamtych czasach złotej ery, a między tym, co mamy dzisiaj. Ark. Zwiększona ilość tlenu w atmosferze. Ale to jest śmieszne, że w tych teoriach spiskowych biorą rzeczy, które są prawdziwe, tylko że zamiast iść dalej, jakby w stronę tak jak jest, to oni już przekręcają to na swoje. W sensie było tak, że było więcej tlenu i on mówi tak, no tak, tak, było więcej tlenu. No i wtedy ludzie żyli 1000 lat. Co ty sobie myślisz? I luj, co zaprzeczasz? Było więcej tlenu. Luj z tym, że to było, kiedy były dinozaury. Zamknij mordę. A nie było dinozaurów, poza tym, bo nie ma ich w Biblii. Adam żył 1000 lat. Zamknij ryj! I musiałem wysypać jarbo jeszcze. Ale na szczęście niewiele, jak zawsze. Oraz płynne pożywienie spływające z drzew Edenu, łączników nieba z ziemią. Z księgi Henocha możemy wywnioskować, jak nie to mogę się stało, że dzisiaj po całej ziemi znajdowane są wielkie szkielety giganty. Księga Henocha, grzech aniołów. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie. Jeden drugiemu powiedział: chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłućmy sobie dzieci. Zaszły one w ciążę. Tak powiedział anioł? Gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci. Nice. A więc widzimy tutaj, jakże zgodny jest ten opis, jak on wiele nam wyjaśnia. Niektórzy upadli aniołowie, zauroczyli się w pięknych córkach ludzkich i zapragnęli ich. Zeszli na ziemię i urodziło się im potomstwo. A Zeus też tam był? I anioł. I Herkulesa zrobił? Pomieszanie tych dwóch. Nie anioł? Tak, genotyp boski, czyli ludzie oraz upadli aniołowie. Na skutek pomieszania tych dwóch genów powstały tak zwane wielkie hybrydy. Osobnicy, którzy byli wysocy na kilka lub nawet kilkanaście metrów. Dlatego też dzisiaj po całej ziemi odnajduje się wielkie szkielety gigantów. Nie mogę, że chłop zobaczył takie zdjęcie i na podstawie jego zrobił teorię. Zara będzie te screeny z Arka brał i mówił, że to z czasów dinozaurów, że ludzie wtedy też byli jak dinozaury. Kowal dał na Golibordę 5 zł, co ma tlen do czasu życia? Odpowiedź: tak. Wyłącz tego jebanego księdza, proszę. Nie wiem, czy to ksiądz, ale może tak być. Dziękuję, Kowal. Zara, poczekaj. Ty i geolodzy w zasadzie no nie wiedzą, skąd to zbytnio jest. Giganci, tlen powdychali giganci i dlatego ludzie teraz krótko żyją? Aaa, to ma sens. Snują tylko różnego rodzaju domysły. Dobrze, ale co się działo zatem dalej? Te potomstwo upadłych aniołów i ludzi, zwane hybrydami, zaczęło opanowywać ziemię. Byli oni bardzo źli dla wszelkiego stworzenia Bożego. Zaczęli niszczyć ziemię i niszczyć ludzi, niszczyć genotyp boski. Nasz Stwórca w końcu zainterweniował. Nastąpiło zniszczenie tamtejszego świata. Zniszczenie to miało na celu przede wszystkim zniszczenie tych mina wtedy Boga, równa się Marga. Zniszczyli ziemię i całe Boże stworzenie. To był główny cel zniszczenia tamtejszej cywilizacji. Wielki potop przetrwała tylko garstka ludzi, lecz niektóre geny po tak zwanych hybrydach przetrwały do dnia dzisiejszego. Dzisiaj na świecie mamy dwa rodzaje ludzi. Są to ludzie dobrzy, zwykli, szanujący jedni drugich, wierzący najczęściej w Boga,
mający w swoim sercu miłość. Ich geny są stworzone przez Boga oraz jego ludzie posiadają również duszę i sumienia. Ale mamy też drugi rodzaj osobników, którzy nadal jeszcze żyją na ziemi. Potocznie są nazywani nasieniem węża. Istoty bez sumienia. Genetycznie związane z samym diabłem. Tak zwane nasienie węża jest to zło, które opanowało politykę i wszystkie rządowe programy oraz mass media. Wszystkie główne pozycje w biznesach, korporacjach, polityce są to ludzie bezduszni, bez miłości, czyli bez tak zwanego genu boskiego. Są to pozostałości po upadłych aniołach. Nie no, PiS jest za kościołem. Czyli chce dobrze dla ludzi. Genotyp samego diabła tak, czy znacznie nie? różni się od genotypu boskiego, czyli od ludzi. Możemy to rozpoznać w bardzo prosty sposób. Mówi się powszechnie, że oczy są zwierciadłem duszy człowieka. Nasze ludzkie oko zdradza nam niebocentryzm, budowę naszego wewnętrznego świata. Natomiast zobaczmy, co zdradzają oczy genotypu diabelskiego, czyli tych upadłych aniołów. Pokaż. Udzielają oni się powszechnie w telewizji, przeprowadzając różnego rodzaju wywiady. Kamera nagrywająca w studiu rejestruje obraz, nagrywając go z prędkością kilkunastu klatek na sekundę. Zobaczmy teraz, jak wyglądał wywiad z jedną z hybryd. Spójrzmy na jej oczy. Co one zdradzają? Widzimy jednoznacznie na tym materiale wideo, że oczy, które tutaj widać, nie są genotypem Bożym, tak? Są nasieniem węża. No, widać, widać. Nasieniem żmijowym. Czyli są to pozostałości genów po tych właśnie wielkich hybrydach. To Wiedźmini! Żyły kiedyś. Widzowie! Pokczom! Sapkowski pisał po prostu biografię. Historia naszej planety to jedna wielka tajemnica. Wraz z globalnym rozwojem ludzkiej świadomości na świat Sapkowski ma milion lat. Dowodów o świecie, dlatego się nie zna na biznesie i stracił człowiek pieniądze w CD Projekcie. Taki, dąży do prawdy. Bo jest dąży stary. Tematy historyczne ukazują się przed nami niesamowite dowody. Dowody na to, że istniał wielki potop zgodny z Biblią, jak również wielkie zlodowacenie. Pięć drzewa. Geodeci w tym temacie są jednakowo zgodni. Widzimy zatem, jak dzisiejszy diabelski świat stara się za wszelką cenę ukryć przed nami prawdę. Prawdę o początku tego świata. Szanowni Państwo, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście serdecznie zapraszamy na kolejne. Śmiesz, nie widzisz, że wygląda jak pień? 3000, to ma 100 tysięcy wyświetleń, 3 kołapek w górę. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!